Cześć, dzień dobry, z tej strony Ania Olszak. Dzisiaj na Waszą prośbę postanowiłam nakręcić krótki filmik dotyczący wód artezyjskich i subartezyjskich. Nie jest to taki trudny temat, ale pojawia się tutaj kilka pojęć takich specyficznych, które po prostu trzeba zapamiętać i wiedzieć, które oznacza co konkretnie. Zapraszam. No to teraz będzie konkretnie. Zanim zaczniemy mówić o wodach artezyjskich czy też subartezyjskich, musicie wiedzieć, jak wygląda taki klasyczny układ wód podziemnych. I zwykle jest tak, że najpierw mamy warstwę przepuszczalną, którą sobie zaznaczymy tutaj na rysunku jako taką długą warstwę. To będzie warstwa przepuszczalna. Natomiast tymi krateczkami pod spodem zaznaczamy warstwę nieprzepuszczalną. Dobra. To jest jakby taka podstawa. I teraz tak. Wiecie, że pada sobie deszczyk, normalnie jak wszędzie. Woda wówczas wsiąka w ziemię, to znaczy, że dochodzi do infiltracji, czyli mamy tutaj takie fajne pojęcie, które przy dziale hydrosfera się pojawia jako nowość. No i dobrze, woda infiltruje i wypełnia pewien poziom na tej warstwie nieprzepuszczalnej. Czyli mamy tak naprawdę pod ziemią w warstwie przepuszczalnej taką część, w której znajduje się woda i taką, w której ta woda tylko sobie przepływa i tak naprawdę cząsteczki skał wypełnione są powietrzem pomiędzy. No i teraz tak, górna część tej warstwy przepuszczalnej to będzie tak zwana strefa aeracji, czyli strefa napowietrzenia. Dolna część jest to strefa saturacji, czyli strefa, która jest wypełniona wodą. Natomiast granica między tymi dwoma strefami, zaznaczona przeze mnie tą czerwoną, taką przerywaną linią, to jest rzecz bardzo ważna. Zaraz się dowiecie, dlaczego w przypadku wód artezyjskich i subartezyjskich. To nazywa się zwierciadło wód podziemnych. Zwierciadło wód podziemnych. Czyli jest to poziom, do którego dochodzą wody podziemne w warstwie przepuszczalnej. I zobaczcie, pięć pojęć, które trzeba zapamiętać w przypadku wód podziemnych. No i tak wygląda klasycznie. Jeżeli mamy taki układ, że u góry jest warstwa przepuszczalna, to zwierciadło wód podziemnych jest swobodne. Powiedzieć, że zgodnie z siłą grawitacji opada i nie ma tutaj żadnych naprężeń, nacisków. Natomiast inaczej sytuacja się prezentuje wtedy, kiedy mamy inny układ warstw skalnych, czyli układ nieckowaty. To, co tutaj przygotowałam na tym drugim schemacie. To znaczy, że kiedy mamy nieckowaty układ warstw skalnych w takiej konfiguracji, gdzie u góry jest warstwa nieprzepuszczalna, w środku przepuszczalna i jeszcze pod nią nieprzepuszczalna, to wówczas woda znajduje się w tej warstwie przepuszczalnej pod ciśnieniem hydrostatycznym. No i możemy rozważyć tutaj dwa przypadki. Pierwszy przypadek to jest taki, że jeżeli wykopiemy sobie studnię poniżej zwierciadła wód podziemnych, czyli poniżej tej naszej czerwonej kreski, to wówczas woda podniesie się i wyleje się na powierzchnię, wypełniając obszar do zwierciadła wód podziemnych. Więc tworzy nam się niejako takie małe jeziorko. Natomiast, jeżeli my dokonamy odwiertu powyżej zwierciadła wód podziemnych, no na przykład w tym miejscu, i dokopiemy się do tej warstwy, która zawiera wodę, to wówczas poziom wód podniesie nam się do zwierciadła wód podziemnych i nie wyżej. Czyli różnica w wodach artezyjskich i subartezyjskich jest taka, że artezyjskie wypływają na powierzchnię, a subartezyjskie tylko podnoszą się do zwierciadła wód podziemnych. I taka sytuacja, pamiętajcie, tylko przy układzie nieckowatym,
takim, jak narysowałam. No i warto też pamiętać, że wody artezyjskie znajdują się pod Warszawą, stąd jak sobie chodzicie i znajdujecie kraniki z wodą ligocańską, która sobie wypływa po odkręceniu kraniku, no to wiecie, że to jest właśnie woda artezyjska. Gdybyście tego kraniku nie zakręcili, to ona by wypływała, aż doszłaby do poziomu zwierciadła wód podziemnych.